Lewonożny gracz w narożniku boiska, więc piłka będzie odchodzić od bramki Pilarza. Augusto i gol! I gol dla Śląska Wrocław! A więc żaden ze stałych fragmentów gry nie przyniósł Arce powodzenia, a tymczasem Mariusz Pawelec po dośrodkowaniu Augusto Pereiry strzela gola dla drużyny Jana Urbana. Za chwilę przyjrzymy się dokładnie tej sytuacji, jak wyglądało krycie, kto tutaj się spóźnił i jak też dochodził do piłki Mariusz Pawelec. Kakoko. Nie zapowiadało się tutaj na pewno na bramkę Śląska Wrocław, natomiast to, co mówiliśmy też wcześniej, piłka jest przewrotna i nieoczekiwana bramka piłkarzy z Wrocławia. Pilarz, oj, problemy Pilarza, co tutaj się wydarzyło? 2-0 dla Śląska Wrocław, nieprawdopodobna sytuacja. Arkadiusz Piech teraz ściskany przez Jakuba Koseckiego. Bić tą piłkę, zaraz zobaczymy w powtórkach. Tak, tutaj mu została piłka. Ależ błąd Pilarza, tutaj pamiętam taki błąd też w pucharze Steinborsa w tamtym sezonie. Chyba to był mecz z Wigrami Suwałki, bez konsekwencji ostatecznie, bo drużyna awansowała dalej, a tutaj Pilarz, proszę, trzy kontakty. Potem to już ewidentnie widać, że nie widzi nic, że jest panika, ciemność przed oczami, Piech błyskawiczny, dynamiczny, głodny dzisiaj gry od samego początku. No jak mawia nasz były reprezentacyjny bramkarz Jan Tomaszewski, to nie był błąd, to był wielbłąd. Mają też rzuty rożne, natomiast na razie nie przekładają tego na poważne zagrożenie bramki Śląska gospodarze. Teraz wrzutka i gol! I gol dla Arki Gdynia! Jest bramka z Bozienia! 63. minuta! Stadion zaczyna znowu wierzyć! Ale znowu bardzo dobra piłka, naprawdę na pierwszy słupek praktycznie bramkarz bez szans do tego, żeby wyjść i tutaj Mateusz też, Damian przepraszam, też wyszedł w powietrze i umieści piłkę w siatce, więc naprawdę bardzo ładna bramka. Dośrodkowanie Szwoka i tak przez dłuższą chwilę potrafił wisieć w powietrzu Damian Zbozień. Ponosi ta bałkańska fantazja, takie zagranie zewnętrzną częścią stopy. A teraz bardzo ładne odegranie Szwoka do Jazwicia. Jazwicz teraz mija drugiego zawodnika, rywala. Jazwicz do środka, Siemaszko. Siemaszko, gol! Gol dla Arki Gdynia na 2-2. Tak jak szybko tracili dwa gole, tak? Teraz błyskawicznie w ciągu 120 sekund wracają do gry. I to oni w tej chwili mają przewagę psychologiczną, ale taka bezczelna akcja, powiedziałbym, Jazwicia po skrzydle, dynamiczna, gdzie tutaj zabierał, przewracał poszczególnych piłkarzy i Siemaszko. Ale kapitalnie, naprawdę Jazwicz teraz poszedł z tą piłką bez żadnych zahamowań, wszedł między dwóch piłkarzy, wygrał ten pojedynek. Ona się podbijała troszkę, ale to nie jest ważne. Później świetnie dograł i tutaj Siemaszko też wiedział, co chce zrobić, żeby strzelić po tym krótkim rogu, a więc no, mecz nam się zrobił naprawdę wyśmienity. Będzie dużo emocji do samego końca. Też się naprawdę rzadko zdarza, żeby judoka Piotrek Celeban tak łatwo przegrał taki pojedynek fizyczny. Bark w bark tutaj pchnął go Jazwicz. Błyskawicznie sobie tam zrobił miejsce i Siemaszko z premedytacją. Nie na siłę, tylko technicznie po ziemi. Jeszcze też przez obecność Tarasowca był zasłonięty lekko. Bo w tym przypadku. Oj, teraz zblokowane zagranie Tarasowca. Kriwiec. Kakoko. Kakoko, Kakoko, ależ bomba! Kakoko! To jest taka pieczątka na jego dzisiaj naprawdę fantastycznym występie. Trudno to było zrobić lepiej. Teraz wyściskany przez Leszka Ojrzyńskiego, przez piłkarzy rezerwowych. Nieprawdopodobna bomba w wykonaniu Kakoko tutaj na stadionie w Gdyni. Naprawdę kapitalny strzał. Złamał do prawej nogi i uderzył, no lepiej już się nie dało. Piękna bramka, szapowa, naprawdę. Ale ten piłkarz, to co powiedziałeś, ten piłkarz na to zapracował. Naprawdę świetnie grał przez całe spotkanie. Ale popatrz, ile dzisiaj takich błędów też popełnił Tarasow, jakby nieskoncentrowany. I co robi Kakoko? Spokój, raz. Popatrzył, przymierzył. Kapitalny strzał, naprawdę kapitalny.
Mało komu taki gol się w tym meczu należał jak Kakoko, bo od samego początku tego spotkania był naprawdę świetnie dysponowany. Ale wyszli z tego. Siemaszko, nalepa. Nalepa, Siemaszko, gol! Co ten chłopak znowu tutaj zrobił? Wszystko było wyliczone na ułamek sekundy, na centymetr. Bardzo dobre dośrodkowanie, które było poza zasięgiem bramkarza. Za chwilę zobaczymy sobie jeszcze ustawienie obrońców, ale Siemaszko znowu tutaj skuteczny. Kapitalna akcja. To wszystko się zaczęło od bardzo dobrego rozegrania, od piątki tak naprawdę. Później Siemaszko wygrywa głowę. I zobacz, na jakiej szybkości wchodzi w pole karne. No naprawdę ten chłopak jest niesamowity w dzisiejszym meczu. Ale też widzimy Celeba. Najpierw przegrywa ten rozstrzygający pojedynek, potem jest w ogóle za daleko. Zdecydowanie kompletnie tutaj jakby gubi pole widzenia. Krycie Siemaszki. Świetne dośrodkowanie. Popatrzmy raz jeszcze na Lepy. Tak, jemu też trzeba to oddać, że asysta pierwsza klasa.